Dzień dobry, dzień dobry. Słońce w Leogangu już naprawdę bardzo wysoko na niebie, a to oznacza nic innego jak tylko to, że trzeba brać się do roboty. Po pierwsze, mamy do zrobienia rano poważny piłkarski trening, a po drugie, już dziś wieczorem gramy swoje premierowe spotkanie tutaj na zgrupowaniu w Leogangu. Także my idziemy do roboty, wysiadajcie wygodnie i wspólnie zacznijmy nowy dzień obozu. Jedziemy! Dużo dobrych kasenek. Brawo! Jednooki bandyta dzisiaj. Właśnie widzę, że chyba zacząłeś jakąś karierę pierściarską. Jeszcze z Jurasem sparing, nie? Przed przyjazdem jeszcze. Może wejść na jego Instagrama, zobaczysz, jakie ma podbite oko. No właśnie widziałem, że musiałeś mocno tam dokopać. Ale on tobie zresztą też. Tak, tak, ale on był w teamie z Włodarem i Włodar właśnie mi wczoraj dokończył robotę. A jak się wydarzyło? Nie, wiesz co, tak rzuciłem mu się pod nogi, no, niechcący mnie zahaczył. Nic nie stało. Normalna sytuacja. Zapytaj się, kogo w pokoju dostał. W pokoju ja rządzę. Rządzisz? Ale oko podbite. Koło, co to za tarcie rano było ze skibą pod windą? Jakie starcie? Uszczypnął się delikatnie. Nic poważnego. Czyli grzeczny jest, mówisz? Nie. Szukasz konfliktu. Nic nie ma. Nie szukam żadnego konfliktu. Kuba szuka. Właśnie. W związku z dzisiejszym meczem trening był troszkę podzielony. Swoje robili napastnicy, a zupełnie inne zadania mieli pomocnicy i obrońcy. Nie, nie mam pytań do tego gościa. Weź w ogóle od nas. Karuzela trochę, co? Nie no, chłopiec niesamowity. Ja sobie indywidualnie widzę, kiedy wraca już do gry. Tak, dzisiaj jeszcze indywidualnie, jutro wracamy na boisko, dołączamy do drużyny. A co tam się stało w ogóle z Jusurem? Uszkodzenie mięśni grupy kulszowo-goleniowej, hamstringi, pierwszy, drugi stopień, dosłownie przed samym wyjazdem na wolnej. Ale okres ten pobytu w domu przepracowany dosyć solidnie, więc zawodnik wygląda dobrze. Staramy się wrócić jakoś bezpiecznie do treningów. Tego nie możesz puścić. Ulala! Dawaj, jeszcze jedno. Uśmiechnij się. Ta kamera przyjechała, daj trochę uśmiechu, że to przyjemne rolowanie jest. Nie? Sama przyjemność. Zachęć ludzi do... A? Jest uśmiech, jest dobre rolowanie. Żasur, ty panią? Czy to trener skazał? Ciuciut panią, no. A jak czujesz się? Nie harszą. Zawtra będziesz już grać, da? Zawtra... Da, już będę. Trenowała co przy komandy i naczynaje. Nie dawaj ci wyprostować nogę tą, która leży na ziemi. You just fall down.
Dawaj jeszcze raz! Box to box player! Kurwa Bartek, dawaj! Dawaj! Bokiem się ustawiam, jak się robi! Bokiem już nic nie mnie interesują! Idziesz, Jaśko, brawo! Quick clear, eh? To 1v1, but good. Tak. Ricardo, ty? Jest okay. It's perfect! It's a animal! Profesorze! Profesorze! Oj! Tak! On plecy rozciąga ja dwójkę. Przeciągnij go jeszcze tam. Czy jeszcze mocniej? Dawaj. Finish. Daj mu mocniej. Poci się. Daj mu mocniej. Co to za zakres? Mocno. Skibicki, proszę cię. Dawaj ty! Ej, ale zimno. Kto skończył? A ty chcesz? No, to jest spięta, tylko muszę uważać. Mówię, że pięknie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy wczoraj. Jak to pięknie? No co zrobiłeś, koledze? A, okej, okay. Wiesz, przypadek. Chciałem czegoś nowego sprawdzić w treningu, no i nie wyszło do końca. Ale tak, Kasper ma teraz pamiątkę po obozie, więc na pewno będzie to pamiętał. Powinien ci podziękować jeszcze, że ma wspomnienie z Logan. Tak, kolega z pokoju to teraz widzi mnie. Ja go widzę, ten cieszę się od razu, że ma takie limo pod okiem. Salam alejkum. Alejkum salam. Is that the Kwanzaa Faraona? You know what is Kwanzaa Faraona? You don't want this. What is this? And what in Egypt, another bacteria, you know, is in Egypt, when you try to drink water from the, I don't know, from the toilet or something like this, you have to, and you need to, Pantinal. These stupid things only you can see in your costume. No, really, for sure, really. No, come on, bro, really. No, hey. Dawaj, powiedz mu, że jesteś jego kontwa faraona. Tak, kontwa faraona, że jest straszne. Nie, a to ma faraona. Faraon, yes. Buddy. Faraon punch you? What head costume? Yeah, to jest dobra. Nie, yeah, really? On nie wierzy, że jest kontwa faraona. Czy za nie teraz nie masz do autobusu, bo to na mecz bierze. Witałem tak wczoraj. Nie, co? Luz, dobrze mi się trzymał własny. Lepiej, czułem się, wiesz, taki bardziej. Dzięki mnie lepiej wygląda. Jak masz dwa sprawne oczy, no to tak nie wiadomo, o którym patrzeć, musisz zdecydować, a tak masz jedno. No właśnie, skuteczne jest interwencje. Pomógł mi, nie? Jeszcze, żebym miał sprawne. Bo soczewki, a soczewki musi włożyć, nie? No, bez problemu. Ale nie wiem, spałeś dobrze, czy? Na lewym boku spałem. Na lewym boku, może dlatego tak spuchło. 15 shoots. 15 shoots, 11 goals. 11 goals. People were making that. Yes. It's like Brazilian. Rafa, but I know that you and Andre are very competitive. Yes. So I wonder who will predict the scores of Euro. If you want to be the best, you have to be competitive. You know? Okay. So we'll try. If you want to be the best, you have to be competitive. Everything. Huh? Andre, Rafa. Euro, Portugal. Euro. Here Portugal. Here you have final Portugal Poland. Oh no. So cheap. By the way. Koń taki pociągowy jesteś. Aha. He's like a horse today, yeah? Not bad. Coach, how it happens that you have smile all the time, but at the pitch you shout all the time also? Because they need that sometimes to wake up. Rafa oczywiście nie odmówił obstawienia wyników meczów Euro. Wy sprawdźcie jego typy i koniecznie zajrzyjcie na social media Fortuny. Tam dowiecie się dużo, dużo więcej. Sweden, Slovakia, draw. Sweden, Slovakia, draw. Croatia and Czech. Croatia. England, Scotland, England. Draw first game. Croatia win. England win. Easy. Po treningu i obiedzie drużyna miała chwilę wolnego na to, żeby przygotować się do wieczornego spotkania i okazało się, że te chwile potrafi wykorzystać naprawdę kreatywnie. Po prostu idę się z wokalem. Próbuję właśnie. Czekaj, mam
No nie, oczywiście. My wchodzimy w aleluja. Tylko jeszcze jej nie było. Nie, no tu precy. Patrzcie. Jest! Chyba już był tu taki. Już było bardzo blisko. Nie? Ty już widzę, kombinujesz nowe techniki. Na bok coś. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobre, idzie! A ja nie wstanę jeszcze, nie! Ale tyle brakowało. Dawaj. Słuchaj, Kosti, trzeba zrobić już 2000, bo to było za łatwo. Nie, to nie zrobisz. Dawaj. Co? Ja też się dobrze, że nie na minusie jesteś. Oj, dobrze! Do góry się chciałeś podnieść, to... Kurde, zagra to właśnie co tu się... To aleluja było ładne. To było aleluja ładne i... Bo właśnie potrzebowaliśmy wokalu między... To z ręce palcami rusza z iPhone'a. Zapomniane. Ja pierdzielę! Ale konkretnie w sejmie czy ogólnie? No konkretnie, o, czy nie grzeszczę. Tylko że pamiętaj, jak ona zwalnia, bo to jest kurka. Ale zobacz, ale jaka powtarzalność na Dobrze. Najlepszy był. Nie, dobra, przepraszam. Nie, dobra. Idę silniejszy od ciebie. Idę w kule. Ale on chyba lepiej mimo wszystko na ten, nie? No. Dawaj. I co teraz? Albo puszczasz. Czekaj, wróci się, nie? Wróci, no. Albo idziesz po rekord. Nie mam jak, bo się to wróci. Jak nie? Nie. Dobra. Aj, nie, tu już chłopak się minął głos, no? Aj, sam za nie, 20 minut. Sparing dzisiejszy, przede wszystkim jakie plany przed tym meczem? To chodzi tylko o rozgrzewkę, czy to już jednak będzie praca nad jakimiś schematami taktycznymi? Jak to będzie wyglądało? Nie, no, każdy sparing traktujemy poważnie, chcemy zagrać jak najlepiej. W pierwszej połowie będziemy grali optymalnym ustawieniem, być może poza Lukiniaszem, który zagra w drugiej połowie i Mladenowiczem, którzy zagrają w drugiej połowie. Wszyscy grają ci, którzy najczęściej występowali, nie ma Czarka Miszty, który trenuje indywidualnie. I będzie bronił dzisiaj w pierwszej połowie Tobiasz, w drugiej połowie na zmiany. Do 60 minuty w przerwie zrobimy jeszcze 3 zmiany i od 60 minuty pozostali zawodnicy. Być może jeszcze damy szansę też Kamińskiemu, który wejdzie za jednego z naszych napastników, Włodarczyk czy Kostosz, którzy będą grali w drugiej połowie, bo po prostu już nie ma zmian i trzeba będzie powrotną zmianę około 80 minuty zrobić, żeby ten Kamiński też sobie pograł. Chyba z nimi pogramy. Czy się trenerowi spodobał nowy sport? Właśnie zastanawiam się, co to jest za sport w ogóle, taki karling, ale letnia wersja. Trener powiedział już chyba wszystko, więc teraz trzeba zacząć grać, a gadanie zostawić takim, jak ja sobie trochę pogadam, a wy tymczasem sprawdźcie, co działo się w pierwszej połowie tego meczu. Co teraz Kamiński zagrywa w pole karne, przebłysnął tam piłka, Lopez troszeczkę się zawahała szkoda. Puchanna na lewej stronie boiska, a Puchanna w pole karne. Gdzie jest ta piłka? Spadła, tam reklamuje zagranie ręką Lopez, ale jeszcze jedna szansa i jest gol! Jest Mahir Emreli, a więc chyba to najprostszy sposób, w jaki mógł przywitać się z Legią Warszawa. Skwicki, ładne wypuszczenie tam Lopeza, Rafael Lopez do grania, kapustka. Szkoda, że zabrakło mu tutaj no, parunastu centymetrów, żeby trącić tę piłkę. Raz jeszcze próba zagrania Abuchanny do kapustki, nie udało się, ale nie ma tego złego. Hołownia wszystko, tutaj Jacek Urawo, kapustka upadając jeszcze odgrywa tam w kierunku Emrelego. Mahir Emreli! No Mahir Emreli jest dzisiaj w gazie niesamowitym. Kolejny gol tego piłkarza. Jeżeli gdzieś tam narzekał, że fajnie byłoby się przywitać z nową drużyną w nieco bardziej efektowny sposób, to mu się w tym momencie udało. 22 minuta, Mahir Emreli pokazuje to, jak niebezpieczna jest jego lewa noga.
Kacper Tobiasz parę dni temu, dosłownie na dniach, uzyskał licencję na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Za którym razem? Tego już nie zdradzę, bo też nie wiem, czy Kacper by sobie tego życzył, ale myślę, że może przy okazji któregoś z vlogów ten temat zostanie poruszony. Tak czy inaczej, no już Kacper Tobiasz oprócz tego, że jest bramkarzem, to też jest kierowcą. Emreli, ależ to była akcja! Emreli, co on tutaj zrobił? Emreli! No wszyscy patrzyli na niego jak zaczarowani. Nikt nie spodziewał się, że coś takiego w ogóle może się tutaj wydarzyć. I Włoda z Kostni w ataku, tak będzie grali. Okay. Tak, tak grają, no. On pierwszy, ty poza nim, da? Ale Joel. Si trzeba zburzyć się grać zjeść, da? Mati, Wietes, Ben będzie Jędza i ty, tak? Koło. Chyba było nieźle, co? Zapraszam więc teraz na drugą połowę. Niewicz i jego pomocnicy nie dojdą do wniosku, że warto byłoby paru dżentelmenów dłużej zostawić na murawie. No to też będziemy świadkami paru nowych twarzy na placu. Tymczasem Lukiniarz. Ładne zagranie do Skibickiego. Kacper Skibicki! Fantastycznie obejrzał się tam jeszcze, czy nie ma spalonego. No i nic z tych rzeczy. Legia prowadzi 3-0. Tu jest taka super miejscowy zaraz. San Johan. Gdzie? Nie wiem, kimś z Legią. No właśnie, San Johan. Gdzie to tam się wyciągi, nie wyciągi. W Bytowie byłem jeszcze pół roku. Wszedł napastnik wojskowych, wycofanie piłki do Wieteski. Ten znajduje Lukiniarza. No i Lukiniarz ma naprawdę dużo miejsca. Zostawienie dużej ilości miejsca Lukiniarzowi, no to się może skończyć dużą przykrością. Kamiński w kierunku Kostosza. Kacper Kostosz. Kostosz, zagrana piłka. Kostosz, linia końcowa. Czy to wygarnie Kostosz? Kostosz, co zrobi z tą futbolówką? Jeszcze Lukiniarz! I mamy to! I mamy bardzo ładne postawienie kropki na D. Taka piękna puenta tego spotkania. Lukiniarz, mówiłem, wykrakałem, że zostawienie mu takiej ilości miejsca w środku pola nie jest najrozsądniejszym pomysłem. Szczerze mówiąc, nie wiem, co było dzisiaj ładniejsze. Czy wynik tego meczu? Czy to przepiękna aura, w jakiej to spotkanie rozgrywaliśmy? Tak czy inaczej, dzień na pewno możemy uznać za bardzo udany, a ja ze swojej strony dziękuję, że spędziliście go z nami. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, łapek w górę. O tym chyba nie muszę przypominać, ale na wszelki raz jeszcze przypomnę. I bądźcie z nami przez cały czas, aż do końca, bo jak sami widzieliście dzisiaj, jak sama pokazała Legia Warszawa, my się nie nudzimy, u nas dzieje się zawsze dużo dobrego. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!